Marcin Najman mówi o Mateuszu prawdę na jego temat. Mateusz Murański szerszej publiczności, znany jest jako zawodnik MMA. Młody Muran miał za sobą 9 walk. 29-latek występował na takich wydarzeniach jak Fame MMA, Kickflagłe oraz Fan 34. Poza walkami spełniał się również jako aktor. Wystąpił w serialu Lombard, a także w filmie Jerzego Skolimowskiego. Mateusz planował wyjechać do Los Angeles. Nic więc nie zapowiadał o tragedii. Informacje o śmierci młodego Murańskiego pojawiły się w środowy poranek, jednak nie zostały potwierdzone. Dopiero po południu rzeczniczka gdańskiej prokuratury przekazała mediom, że plotki jest prawda. W oświadczeniu, którym wygłosiła Grażyna Wawryniuk, można było usłyszeć, że nie stwierdzono działania osób trzecich. Na miejscu zdarzenia pojawili się biegli, a przyczyna śmierci zostanie ustalona po wykonaniu sekcji zwłok. W dniu dzisiejszym pojawiło się zgłoszenie ujawnienia zwłok w mieszkaniu. Zwłoki zostały ujawnione przez członka rodziny mężczyzny, który nie mógł się z nim skontaktować. Zaniepokojony pojechał do mieszkania. Na miejscu wykonywane były czynności z udziałem biegłego. Nie stwierdzono działania osób trzecich. Przyczyny śmierci do ustali sekcja zwłok przekazała mediom rzeczniczka gdańskiej prokuratury, Grażyna Wawryniuk. Marcin Najman to polski pieściarz, a także zawodnik Fame MMA. Dziennikarze portalu O2.pl postanowili zapytać go o komentarz do nagłej śmierci Mateusza Murańskiego. Okazuje się, że było to dla sportowca wielkie zaskoczenie. Najman powiedział, że z pewnością doszło do tragedii. A młody mężczyzna mógłby jeszcze długo żyć. Wielka tragedia, bo zawsze, gdy odchodzi tak młody człowiek, to jest wielka tragedia. Nie znam okoliczności tego, co się wydarzyło, natomiast dziś to jest nieważne. Na pewno nie tak miało się jego życie potoczyć, powiedział Najman w rozmowie z dziennikarzami O2.pl. Mateusz Murański był głównie znany jako uczestnik Gal Frequid w organizacjach Fame MMA i Kickflagłe. Stoczył 9 walk. Jego ostatnia była ta w pierwszej połowie grudnia 2022 roku na gali Kickflagłe 5. Przegrał z Pawłem Bomba. Mężczyzna nabawił się wtedy kontuzji i trafił z dnia do szpitala.